O północy koniec kampanii wyborczej, a w niedzielę 7 kwietnia wybory. Warto pamiętać, że wybierać będziemy nie tylko wójtów, burmistrzów i prezydentów, ale też radnych gminy, a w wielu miejscach powiatu, a także sejmików wojewódzkich. Głosowanie potrwa od godziny 7 do 21. Jak głosować, żeby głos był ważny i kiedy można spodziewać się wyników? O tym Karolina Komada. Nadchodzi gorąca niedziela nie tylko ze względu na temperaturę. Po kilku tygodniach wieszania plakatów, organizowania spotkań z mieszkańcami, konferencji prasowych nadszedł czas weryfikacji kandydatów. I choć wiele osób wie, na kogo zagłosować, to wciąż nie wszyscy wiedzą jak. Państwo, nie wiem, średnio się interesuje tym. Przykro mi. Ile w niedzielę kart do głosowania dostaniemy? Nie wiem. Nie wiem. To jest na pewno 3. Tak, 3 na pewno. A co tam będzie? No, prezydent do sejmiku i tej trzeciej nie pamiętam. W zależności od miejsca zamieszkania wyborcy dostaną 3 lub 4 karty. Mieszkańcy miast na prawach powiatu dostaną 3 karty wyborcze. Dostaną kartę na kandydata do rady na swojej gminy, swojego miasta właściwie. Dostaną kartę na prezydenta miasta i dostaną kartę na radnego do sejmiku wojewódzkiego. Mieszkańcy pozostałych miast, mieszkańcy gmin dostaną 4 karty. Dodatkowa karta będzie zawierała kandydatów do Rady Powiatu. Na dole każdej karty znajdzie się informacja o sposobie głosowania, o czym niektórzy mieszkańcy już wiedzą. Jeden krzyżyk i tego, którego mam wybranego, nie? I nie ma tam żadnych, bo to później nieważne jest. Głosy liczone są w miejscu, w którym zostały oddane. Głosy są liczone w każdym obwodzie. W każdym obwodzie sporządzane są 3 protokoły, a więc protokół z wyboru prezydenta, protokół z wyboru do Rady Miejskiej i protokół z wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego. Następnie komisje obwodowe zawożą protokoły do Miejskiej Komisji Wyborczej. Terytorialna Komisja Wyborcza sprawdza poprawność uzupełnienia protokołów. Jeśli to wszystko jest prawidłowe, jeśli wszystko się zgadza pod kątem arytmetycznym, merytorycznym, formalnym, wtedy taki protokół komisja zbiera u siebie z wszystkich obwodów. Ja przypomnę, mamy ich w mieście 79, z czego 5 jest odrębnych. Zbiera te protokoły u siebie, tworząc potem na ich podstawie zbiorczy protokół z głosowania. Te zbiorcze protokoły są zawożone do komisarza wyborczego w Katowicach. Zanim jednak wybierzemy się na wybory i oddamy głos, warto pamiętać o nadchodzącej ciszy wyborczej. Nad jej przestrzeganiem będą czuwać funkcjonariusze policji. Właśnie tutaj działamy na podstawie kodeksu wyborczego i tutaj będziemy reagowali na każde złamanie takich przepisów. Między innymi chodzi tutaj na przykład o takie sytuacje, gdzie podczas ciszy już nie możemy organizować danych zgromadzeń, opublikować różnych informacji związanych właśnie z wyborami, również dotyczących agitacji wyborczych, to wykroczenie, które również właśnie jest tutaj karą zagrożoną grzywną nawet do 5000 zł. Cisza wyborcza będzie obowiązywać w Polsce od północy 6 kwietnia do zamknięcia lokali wyborczych 7 kwietnia, czyli do godziny 21.